Witaj, Michalina. Rozmawiam dzisiaj z Michaliną Tubisz, która niedawno ukończyła prywatne sesje związane z przemianą wewnętrzną. Michalina, skontaktowałaś się ze mną kilka tygodni temu, bo poszukiwałaś pomocy. Ja jestem ciekawa, czy chciałabyś się podzielić z widzami, jaka pomoc była Ci potrzebna? Generalnie to parę tygodni temu siedziałam w takim dołku. Nagle czułam tak jakby generalnie z dnia na dzień jakby ktoś zgasił światło. No, chyba nawet tak to właśnie Kasi powiedziałam, jak rozmawialiśmy na pierwszej rozmowie. Czułam po prostu jakby życie straciło sens. I potrzebowałam, mam wrażenie, jakbym potrzebowała właśnie ten sens z powrotem odnaleźć. No i czuję, że jak najbardziej sprowadziło mnie to właśnie na dobrą drogę. Czy to poczucie utraty sensu, bo rozumiem, że to była utrata sensu życia, poczucie, które wpłynęło na Twój codzienny nastrój, tak. Czy to miało miejsce te kilka tygodni temu po raz pierwszy, czy wydarzyło się już wcześniej? Teraz jak tak na to patrzę, to generalnie często miewałam takie stany depresyjne, gdzie po prostu nie wiedziałam, co robię. Po prostu jeździłam na jakimś autopilocie i moje emocje po prostu mnie kontrolowały, a nie na odwrót. Co skłoniło Ciebie do tego, no bo jeżeli wcześniej też jakby tak miałaś, czyli dawałaś się kontrolować swoim emocjom i była to dla Ciebie norma, to co zainspirowało Ciebie do tego, żeby w ogóle szukać pomocy w postaci mentora, mentorki? Dobre pytanie, bo myślę, że tak naprawdę już mi się przelało. Myślę, że to o to chodzi, że już straciłam nad tym całkowitą kontrolę, a ja tak bardzo lubiłam zawsze mieć kontrolę, dlatego wiedziałam, że to już chyba będzie moja ostatnia deska ratunku, bo już zaczęłam myśleć, że po prostu jestem chora, że wpadłam dokładnie w depresję i że miałam stres i próbowałam cały czas znaleźć odpowiedzi dookoła mnie, że albo to praca, albo to, co się dzieje w moim życiu i nigdy, tak naprawdę nie zdawałam sobie nigdy sprawy z tego, że to mogło mieć coś wspólnego z tym, jaka ja jestem wobec siebie. Że to tak naprawdę niekoniecznie ma coś wspólnego z tym, co dzieje się dookoła mnie, tylko to, jak sytuacje wpływają na mnie, jak ja to przerabiam, jak ja o tym myślę, jak to analizuję. Więc myślę, że po prostu mi się przelało i jednego wieczoru rozmawiałam z mamą i stwierdziliśmy, że może potrzebne mi będzie właśnie takie coś. A generalnie tak naprawdę było to trochę spontaniczne, ponieważ ja nie jestem osobą, która zwykle pyta o pomoc. Ja jestem osobą, która zawsze pomaga innym. Dlatego myślę, że to też było po prostu ty się znalazłaś w tym najlepszym momencie, tak naprawdę, no. Wykupując ten pakiet osobistych, bardzo, bardzo prywatnych spotkań ze mną, czego się spodziewałaś? Jaki miałaś cel? Co chciałaś osiągnąć? Myślę, że chciałam osiągnąć jak najbardziej opanowania sytuacji. To już była tak naprawdę desperacja wtedy. Sobie pomyślałam, ja już chcę opanować tą sytuację, chcę, żeby już wszystko było okej. Ale też myślę, że po prostu chciałam znaleźć spokój w tej mojej sytuacji i poznać siebie, poznać te moje reakcje i czemu zachowuję się tak, jak się zachowuję, bo ja myślę, że tak naprawdę no to pochodzi z tego, że ja nie znam siebie, nie znałam siebie na tyle, jak może zaczynam teraz poznawać siebie i nie pozwalałam sobie na to, żeby odkrywać też te ciemniejsze strony, że tak powiem, a teraz jak mi się po prostu przelało, to czułam się może po prostu zmuszona do tego, żeby wreszcie w to wejść i to poznać, no i okazało się, że to nie jest wcale takie straszne, mimo tego, że tak się może wydawać na początku.
pamiętam przed naszym nawet pierwszym, przed naszą pierwszą sesją miałyśmy krótkie spotkanie. Było emocjonalnym spotkaniem. Wiadomo, że nie miałaś na tamtą chwilę żadnej gwarancji, czy te nasze spotkania będą owocne. Jak byś oceniła, jak czujesz, jak byś oceniła jedną, dwie czy trzy największe zmiany, które zaobserwowałaś w swoim życiu po tych 6 tygodniach, które spędziłyśmy razem? Czy coś się w ogóle zmieniło? Czuję, że naprawdę opanowałam w jakimś stopniu, bo wiem, że to jest, cały czas nad tym pracuję, tak? To nie jest tak, że wszystko jest rozwiązane w 100% i że o kurczę, wróciłam i jestem 100% sobą. Ale czuję, że w dużym stopniu opanowałam moje emocje tak na co dzień, że zamiast pozwolić tym myślom po prostu, żeby płynęły i mnie nastawiały w negatywny sposób, to teraz ja jestem w stanie powiedzieć stop, to nie na to mam ochotę, nie tego potrzebuję. Więc myślę, że to ja generalnie kontroluję moje myśli, a nie na odwrót, tak jak myśli potrafią kontrolować mnie strasznie. Jestem dużo bardziej świadoma tego, co dzieje się generalnie w mojej głowie. Zwracam bardziej uwagę na te małe rzeczy. Gdy moja głowa próbuje mi podsunąć jakieś dziwne pomysły, to od razu czuję, to nie jestem ja i nie tam w ogóle chcę iść, więc jestem szybciej w stanie tak naprawdę odejść od tego nieprzyjemnego uczucia albo nieprzyjemnego stanu, nieprzyjemnych myśli. I naprawdę czuję, że zaczęłam być cierpliwa sama ze sobą i dawać sobie więcej czasu, generalnie na wszystko. Ja tak zawsze się śpieszę wszędzie. Zawsze myślę, że im szybciej, tym lepiej i tak zawsze chcę, żeby wszystko było doskonałe, a teraz czuję, że nawet jak nie jest coś doskonałe, no to jestem w stanie to w wyższym stopniu, oczywiście nie w 100%, no ale w wyższym stopniu jestem w stanie zaakceptować to, że jest jak jest. A jeszcze parę miesięcy temu nigdy w życiu nie sądziłabym, żebym była w stanie to zrobić. Czy jeżeli kiedy się spotykałyśmy przed tym pierwszą sesją, miałaś, był jakby plan, że będziemy się widziały przez 6 tygodni, czy wydawało się tobie na tamten czas, że jesteś w stanie zrobić tak duży postęp w tak krótkim czasie? Ja chyba w ogóle bałam się o tym myśleć, bo na tamtą chwilę wszystko wydawało się takie czarne, że i zasypywały mnie po prostu te myśli, że no teraz już nie ma wyjścia i już jest dół i zawsze taki dół będzie. Chyba w ogóle nie przyszło do mnie ani jedna myśl, że może być lepiej. Chciałam bardzo myśleć w tą stronę, ale nie wierzyłam w to, że tak może być, że mogę poczuć się naprawdę o wiele lepiej. I to bez codziennego przypominania ze strony mentora, co nie? Tylko po prostu te strategie, które poznałaś, techniki, które poznałaś, tak, twoje przekonania, które odkryłyśmy, które ci nie służyły, to stały się takim zapleczem, z którego możesz korzystać teraz codziennie, co nie? Tak, i też bardzo pomagały mi każde te lekcje, które dawałaś mi z tygodnia na tydzień, bo ja zawsze wiedziałam, czy mogę popracować. Oj, Michalina, coś nam zacina, będziesz musiała powtórzyć. Jestem? Dopiero teraz. Okej. Możesz spróbować jeszcze raz. No, chciałam powiedzieć, że te lekcje bardzo mi pomagały, bo z tygodnia na tydzień zawsze wiedziałam, za co mogę się zabrać tak naprawdę, nad czym mogę popracować, co mogę dla siebie dobrego zrobić. No i po prostu to mi strasznie pomogło. Tak generalnie wiedziałam. Nigdy nie było tak, że o kurczę, co mam na następną lekcję zrobić, albo o ciekawe, co teraz
co teraz powinnam zrobić, albo jak powinnam zachować się w takiej sytuacji. Zawsze wiedziałam, w jaki sposób mogę się zachować, albo jak mogę odwrócić moje myślenie. No. Czyli czy miałaś jakby otrzymywałaś co tydzień pewne zaplecze narzędzi i wiedziałaś, jakie narzędzie użyć w takiej sytuacji, żeby sobie pomóc. Tak, właśnie. Bardzo się cieszę i na pewno teraz skorzystasz z tych narzędzi, pomimo tego, że nasze spotkania już się zakończyły. Pamiętam też, że się wystraszyłaś, to ostatnie nasze spotkanie było dla ciebie takim dużym zaskoczeniem, że to już koniec. Tak. Myślę, że to nie tylko było zaskoczeniem ze względu na szybkość, w jakim tempie otrzymałaś pomoc, ale również czy ja sobie teraz poradzę sama, co nie? Bo tak to miałaś ze mną kontakt co tydzień, więc była ta podpora. Teraz nagle jesteś sama. No i okazuje się, że z tego, co powiedziałaś, to zaplecze było wystarczające. Tak, jak najbardziej. Właśnie tak jak mówisz, mimo tego, że już tak naprawdę jestem sama z tą podróżą, to nie czuję się taka samotna, ponieważ czuję, że w sobie jednak znalazłam, może jeszcze nie przyjaciółkę, ale koleżankę na pewno. Więc nie czuję, że ja już jestem sama jak palec, tylko jestem w stanie sobie w jakiś sposób pomóc, jestem w stanie odwrócić te negatywne rzeczy na coś pozytywnego i po prostu generalnie tak moje myślenie się zmieniło i moje podejście do wielu sytuacji i do ludzi generalnie też. No. Co byś mogła powiedzieć osobom, które w jakiś sposób zmagają się z codziennością, ze swoimi emocjami? Bo wiadomo, że dostępne na rynku są w tej chwili bardzo ciekawe książki, które też zresztą ja tobie polecałam i polecam. Jesteś osobą oczytaną, niedawno skończyłaś szkołę, więc bez problemu jesteś w stanie znaleźć porady w książce. Ale jak te porady książkowe, jakby jaka jest zaleta pracy z mentorem, skoro i tak mamy dostęp do informacji, czy to drogą internetową, książkową i tak dalej? Generalnie tak 6 tygodni, tak generalnie to nie jest wiele czasu, prawda? Dlatego jest też wiele informacji. Nie powiem, że których się nie dowiem, ale wszystkie te informacje, które ja się dowiem wtedy w tych 6 tygodniach razem z tobą, pracując z tobą, to będą przydatne tylko i wyłącznie dla mnie ze względu na to, że ja dzielę się historiami z tobą, przeżyciami i pomogło mi strasznie to, że byłaś na bieżąco generalnie z moim życiem, więc każda sytuacja mogła być tak naprawdę przykładem i mogła mi pomóc zrozumieć moją sytuację, a nie tylko ogólną sytuację, tak jak jest to opisane w książkach. Oczywiście, że z książki można dużo się nauczyć, tak ja też czytając naprawdę dużo się uczę i wiele rzeczy rozumiem, ale ważną rzeczą dla mnie była ta perspektywa, że jak wygląda to w mojej sytuacji, a tego z książki tak naprawdę się nie doczytasz się. Tak, i czasami myślę, że ja też ze swojego doświadczenia wiem, że tak jak mówisz, wiele się dowiemy z książki, ale są te ciemne miejsca, na których my jesteśmy ślepi. Nie zauważamy ich i myślę, że tam jedną z największych zalet pracy z mentorem jest to, że mentor naświetla pewne punkty, których my sami nie dostrzegamy. Czyli nawet jeżeli czytamy w książce i mówimy, o to jest ciekawe, tak, ale to się mnie nie tyczy, a co jeżeli jednak przydałoby się nam, a co jeżeli są rzeczywiście sytuacje, w których to się pojawia u mnie, ja jestem tego nieświadoma. Myślę, tak, że tutaj uświadamianie wiele rzeczy na podstawie oczywiście twojej odwagi, żeby się podzielić z mentorem twoim życiem, twoją historią, w bardzo piękny sposób przyspiesza cały ten proces samopoznania i odkrycia. Patrzcie właśnie na ten temat. Jakby to powiedzieć, w jakiej ja stoję sytuacji i co ja przeżywam i
jakie są powody do tego, że ja reaguję w jeden sposób, a nie inny, a właśnie tego, tak jak sama mówisz, nie jestem w stanie wyczytać w książce, bo tak jak ja potrafiłam wypierać się z wielu informacji, jak czułam na przykład, tak naprawdę głęboko w brzuchu czułam, że albo ty jesteś perfekcjonistką i nie zawsze ci to służy, to mimo tego, że był taki mały głos i były takie małe, no gdzieś bardzo głęboko naprawdę to wiedziałam, że to mi nie służy, to dopiero pracując z tobą uświadomiłam sobie, że to naprawdę mi nie służy i dopiero wtedy byłam w stanie tak naprawdę spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, to nie jest zdrowe, ale nie szkodzi, możemy coś z tym zrobić. Tak, i to jest piękne, no. Właśnie, że w tej wędrówce wewnętrznej przemiany my nie krytykujemy samych siebie, my wyciągamy konstruktywne wnioski, my akceptujemy siebie z tymi wadami, ale też czerpiemy z tego zaplecza narzędzi, które mogą nam pomóc, które mogą nam służyć. I Halina, gdybyś miała podzielić się swoimi myślami, co byś powiedziała osobom, które są w takim miejscu, w jakim ty byłaś jeszcze kilka tygodni temu, gdzie czują, że są smutne, nie radzą sobie z życiem, z myślami, mają poczucie, że życie nie ma sensu, że tych problemów tylko przybywa. Co mogłabyś im powiedzieć? Na pewno powiedziałabym, że przemiana zaczyna się od ciebie tak naprawdę. Tak jak ja zawsze obwiniałam wszystko dookoła i myślałam, że to ma coś wspólnego z tym, co mi się przydarza, to, że spojrzałam w środek, pomogło bardziej niż cokolwiek, kiedykolwiek mi pomogło. Więc na pewno to jest jedna z tych najważniejszych rzeczy. I że będzie lepiej. To na pewno też jest jedna z takich super ważnych rzeczy, bo można naprawdę długo siedzieć i użalać się nad sobą i myśleć sobie, nie będzie lepiej i już tak zawsze zostanie, ale naprawdę będzie lepiej, jeśli ma się tą odwagę, bo naprawdę to nie jest przyjemne, to nie jest komfortowe dzielić się z innymi ludźmi, przynajmniej nie dla mnie. Ja nie zawsze byłam taką osobą, która lubiła mówić o sobie generalnie. Ale jak tylko już się otworzysz, to jest to takie uczucie jednak ulgi i że można coś z tym zrobić, że da się, jak dasz sobie pomóc i masz ochotę nad sobą pracować, masz ochotę sobie pomóc, to naprawdę można zdołać piękne rzeczy. Dziękuję. To jakbyś miała podsumować i powiedzieć tak naprawdę, co najbardziej cenisz po tych sesjach przemiany wewnętrznej? Co jest dla ciebie najbardziej wartościowe? Co z tego wyniosłaś, z tego procesu samopoznania? Że nauczyłam się ze sobą rozmawiać, myślę, bo tak jak potrafiłam ukrywać to, co podpowiada mi tak naprawdę moja intuicja, mój brzuch, to teraz mam odwagę spojrzeć na to i powiedzieć, widzę cię i nie krytykować tego, że czuję się, jak się czuję, albo że mam taką myśl, jaką mam. Więc to, że zaczęłam siebie bardziej akceptować, widzę się. Widoczna przemiana jak najbardziej. Jest naprawdę bardzo widoczna u mnie. Naprawdę czuję wielką zmianę w moim myśleniu i tym, jak odczuwam. Myślisz, że otoczenie też zauważyło tę zmianę w tobie? Wiem, że moja mama zauważyła zmianę, bo mówiła. Nie wiem, no myślę, że tak. Nie jestem w stanie powiedzieć. Ale ty czujesz zmianę w sobie, ty się zmieniłeś. Tak, ja bardzo czuję zmianę w sobie, bardzo czuję, że naprawdę coś się stało i że jest fajnie, ja chcę się tak czuć.
I jest to, masz wrażenie, że jest to wymuszone, że to jest tylko tymczasowe, czy masz wrażenie, że masz nad tym teraz kontrolę, że wiesz, jak korzystać z tych narzędzi, które poznałaś? W żaden sposób nie jest to wymuszony stan. To nie jest tak, że ja sobie mówiłam, teraz się czujesz tak, bo będziesz rozmawiała z Kasią. Ale naprawdę czuję, że tak po prostu chcę się czuć i to jest moje naturalne, takie moje naturalne odczucie po prostu, takiego spokoju i że zawsze mogę tu wrócić do tego właśnie stanu, który czułam teraz. Wspaniale, Michalina. Bardzo dziękuję za poświęcony Twój czas dzisiaj, ale również dziękuję za zaufanie i przede wszystkim za Twoją odwagę, bo nie ukrywam, tak jak też wspomniałaś, to, aby odkryć siebie, wymaga dużej odwagi, bo nie tylko musisz odkryć się przed mentorką, ale również przed samą sobą. I czasami łatwiej jest odkryć się przed mentorką niż nawet przed samą sobą. A ty tego dokonałaś w bardzo szybkim czasie, więc jesteś godna podziwu, jesteś prawdziwą inspiracją dla osób, które marzą o takim stanie, gdzie po prostu na co dzień będą odczuwały ten spokój ducha, będą czuły się pewnie w swojej skórze i będą się kochały każdego dnia, chociażby odrobinkę bardziej. Jeszcze raz dziękuję za Twój czas. To ja dziękuję. Michalina, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. No, dzięki. Wzajemnie. Dzięki.